Cześć, Tymać, witajcie w kolejnym odcinku z serii House Flipper The Farm. Dzisiaj przed nami kolejne zlecenia. Mam też nadzieję, że po tych zleceniach uda nam się odblokować jakiś fajny domek i będziemy mogli sobie go kupić. Kasy nam nie brakuje, więc no. Tutaj mamy teraz tą farmę. Galopem. Sofia od dziecka chciała mieć własną szkółkę jazdy. Kiedy skończyła 13 lat, zatrudniła się jako pomoc w stajni. Później została instruktorką jazdy, a wreszcie kierowniczką stadniny. Ale nadal pragnie czegoś więcej. Teraz w końcu może zrealizować swoje ambicje. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Wykonawcy, których zatrudniła, wzięli zaliczki i zniknęli bez śladu. Sofia nie zamierza się poddać, choćby nie wiem co. Dobrze, ruszamy. Słuchaj, nie zobaczysz ani grosza, dopóki robota nie będzie skończona. Wiem, że to, co się stało, to nie twoja wina, ale nie dam się już nikomu oszukać. Widzisz? Tutaj miała stanąć stajnia. A tam chciała mieć ujeżdżalnię. A na dodatek oprócz reszty stada dwa dzikie konie dla moich synów. Była zbyt naiwna i będziemy mieli trudniejsze początki. Założę małą, ale porządną szkołę jazdy konnej. Wszystkie zadania masz na swojej liście. Więc bierz się do roboty. I to galopem. Dobra, liczę, słuchajcie, właśnie budowanie. Nauczymy się, słuchajcie, tutaj budować. Patrzcie, piła. Dostałeś piłę mechaniczną. Aby ścinać drzewa niczym zawodowy drwal, wybierz piłę mechaniczną w menu narzędzi. Następnie podejdź do drzewa i je zetnij. Uważaj na głowę. Kiedyś były siekiery, pamiętam, nie? Dobra, czekajcie, co my mamy? To drzewo mamy ściąć, z tego co widzę. Czekajcie, tu było zetnij. A no, tutaj powiedzmy, da radę? Spadło. I pięsio. Dobra, fajne. Fajne, podoba mi się. To drzewko również widzę jest pod ścięcie. A, tak o nisko może tą razą. Okej, to też wyrzucamy. Tu wszystkie drzewa mamy pościnać. No dobra. Nie wiem, jakie znaczenie ma ścinanie na górze czy na dole, ale no okej. Dobra, tych drzew nie ruszamy, jak widzę. A tu... Dobra, te drzewa też są tak jakby poza obszarem ścinania. Dobrze, teraz tak, budynki gotowe, połóż fundamenty. Ile tych fundamentów? Halo? No dobra. No budowanie, tylko że ja nie wiem, jak się robi budowanie. Tu jest stawianie budynków, okej. Dobra. I my mamy chyba zrobić... wciśnij, aby zaznaczyć fundament. Dwa razy by ten. A, dobra, już widzę, jak to działa. O, i ciągnij tu. Dobra, i teraz nam, patrzcie, położone fundamenty trybią. Dobra, fajna sprawa, naprawdę. Teraz tak, teraz tu. Ciekawe. Zawsze to nowe doświadczenie, prawda? Jak ja to mówię. Dobra, mamy to. I teraz escape, by wyjść z budowania. Tak? Dobra. Dlaczego mi to anulowało? Matko, ja się muszę nauczyć. Dobra, jeszcze raz. Tu zaczynamy. Tu jedziemy w... Dobra. Wciśnij, by zaznaczyć fundament dwa razy. Wciśnij ten. Wciśnij E, a nie escape. No jedno i drugie E miało w sobie, no sorry. Jestem lama, znacie mnie nie od dziś, wiecie jak gram. Okej. I teraz zaraz jak dojdziemy do naszego wyznaczonego miejsca, to jest tu. O! Jak... O! O! To się samo całe się zbudowało się i się dalej buduje się. Okej. I punkt umiejętności jakiś mamy. Dobrze, tylko teraz tak, co my tu mamy? Są nowe umiejki! O! Budujesz przybudówkę szybciej, budujesz przybudówki taniej i możesz projektować ściany wewnętrzne. To chcę. Dobra, tutaj chcemy. Tutaj jeszcze coś mam ze zwykłego budowania, to tylko tu. I tutaj mam z demolki mi coś jeszcze zostało. No, weźmy sobie to. Dobra, to gdzieś musiało zostać po ostatnim... po ostatnim dodatku. Dobra, ale teraz tak.
Najpierw chyba wrota, bo ja się tutaj dostać nie mogę. Dobrze, i teraz tak, gdzie te wrota mają stać? Jedne tu widzę. O tak. Już, będę mogła wejść. I teraz drugie wrota. W sumie kupiłam je w kolorze standardowym, ale myślę, że pani się nie obrazi, bo jakoś tak nie pomyślałam, żeby kolor zmienić. Dobra. O, i mamy kolejną miejkę. Patrzcie, dzisiaj to szybko idzie, dobra. No i tutaj demolka cała zrobiona. Teraz patrzcie, rolnik jest! Pracowity rolnik, przyjaciel zwierząt i rolnik przyszłości. Dron nawozi, zwierzęta produkują tu. O, tutaj ogrodnik to mieliśmy i tu jeszcze ten architekt. Fajne, fajne, że dochodzą ciągle nowe umiejki. To mi się mega podoba. Czekajcie, wyjdźcie stąd. Uż, płytki, czerwona cegła. Gdzie? Gdzie ja te płytki mam ułożyć? Mam takie pytanie. A, dobra, na zewnątrz. Dobra, bo... Tak. Bo ja byłam przekonana... Co, już się skończyły? Że chodzi o płytki na ziemię, ale nie. O, dobra, ustawmy tak, żeby było jak najwięcej od razu. Czy tutaj ja też powinnam ułożyć teoretycznie z tego, co widzę, tak? Tylko weź w to jeszcze traw. Okej, a tu? Zamknij to. No. Trzeba było najpierw te płytki kłaść, a później to. A dobra, jeszcze płytek nie mamy, zacznijmy od tego. A ja się tutaj nastawiam. Czekajcie, tutaj mi tej płytki brakuje, nie? Otwórz może. Zaraz te drzwi sprzedam i kupię jeszcze raz, zobaczycie. No to też się zalicza, prawda? Tak, oczywiście, że się zalicza. Dobra, tu proszę zamknąć, tu proszę zrobić. I tu, bo jeszcze jedna płytka została. Czekajcie, to tak czasami kantem łapie. A. No już było! O, tutaj łapie, w tym krańcu. Aż nie będę skakała, no. Trudno się mówi, siostry z tymi drzwiami. No ale to co, że lewą rękę mam zajętą? To prawą nie mogę sobie drzwi kupić takich, jakich potrzebuję tej? Proszę. I są drzwi. I teraz to wygląda. To tutaj zrobię tak samo, żeby się nie męczyć, wiecie? O co jak co, ale... Nie mam przyjemności tutaj się męczyć z tym. I fajnie, że zrobiono coś takiego, bo ja tego nie pamiętam, że to było, że można kilka paneli tych płytek kłaść na raz. Dobra, i teraz tak, lewą rękę trzeba zwolnić. I dawajcie drzwi, proszę. I jest. Dobra, teraz tak, dawaj tu więcej płytek. Szkoda, że nie można jeszcze więcej kłaść od razu, no ale to nic. Dobra. W sumie te drzwi nawet pasują, umówmy się. No, odłóż te płytki. No. Czego ja ich nie mogę... Co się porobiło? Ej, dawaj to. Gałąź mi przeszkadza. Wiecie co, muszę zmienić częstotliwość zapisywania w grze. Bo jak ja ustawiam chyba na 3 minuty i strasznie mi wtedy podczas zapisywania grę przycina. A nie wydaje mi się, żeby było potrzebne zapisywanie co 3 minuty.
Dobra. Dobrze, że te płytki z tamtej strony się kończą, to ja sobie wezmę płytki na drugą stronę zaraz. Bo ganianie takie to też jest bez sensu. A i tak idzie to szybciej niż na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że malowanie jest strasznie wolne, nie? Dobra, mamy to. No, przydałaby się paczka, przydała. Jeszcze tutaj mamy dwie. Zacznę z tej strony robić, to szybciej sobie kupię na tamtą mańkę. No i patrzcie, to mój pierwszy wybudowany budynek. No. Ale zaraz, wybudowałam budynek, a dach też będę kłaść ja? No to może być ciekawe. A kiedy mi ta jedna ta się zgubiła? Dawaj jeszcze tą końcóweczkę 3. I zaraz sobie kupimy, postawimy z tamtej strony. O, i gites. Dobra. Ja chcę kupić. Mówię, niepotrzebna mi jest... Dobra, tyle powinno wystarczyć. Niepotrzebna mi jest druga ręka, żeby płytki kupować te. No. Dawaj tu kolejne. Chyba za dużo tych płytek kupiłam, ale to najwyżej sprzedam. Zaraz i hajs się zwróci. Mówmy się, kupiono było na WZ-kę. A nie, patrzcie, jeszcze tą ostatnią paczkę też ruszymy. No to co zostanie, to się zwróci i już. Dobra, mamy to. Weź to, nie kosiarkę, płytki tu odłóż. Dobra, sprzedaj. Okej, okay. Czyli tutaj to już mamy zrobione w ogrodzie wszystko. Znowu deszcz zaczyna padać, coś jest nie tak z tą pogodą tu. A patrzcie, niby tak jakby był dach. Dobrze, teraz tak, kup przedmiot, ramka boksu, filar, okna. Może okna najpierw sobie zróbmy, co? Dobra, wezmę w standardowych kolorach, bo w sumie nie mam pojęcia. No i znowu to zapisywanie, czekajcie, ja zaraz się tego pozbędę. Jak za mało? Może z drugiej strony ja to okno powinnam postawić? Nie, no tak samo się ustawia. Co to okno może tu ma być? Tak, to było tu. Dobra, okno jedno jest. A teraz tutaj mamy drugie. Ale co jest nie tak? No to dobra, to zostawmy na razie to okno. Czekajcie, ja chciałam to ustawienie zmienić. Ustawienie, autozapis, co 15 minut, dwa razy w ciągu gry nam to wystarczy zdecydowanie. Wróć i kontynuuj. Dobra, teraz tak, tutaj mamy jakieś inne okno. O, i to okno chce być postawione tu na przykład. O. Dobra, jest. Dajmy od razu też i to okno. O, i płytki sobie zaraz ułożymy. Pięknie. Dawaj płytki, ja sobie najpierw je tutaj rzucę. Cyk. No i pani będzie zadowolona. U nas to co? No, rzetelna firma. Tak powiedziałam, że zrobię, to zrobię. To tak jak, wiecie, z mężem. No, kran trzeba naprawić. No, naprawię. I nie trzeba mi codziennie przez 2 miesiące o tym przypominać. Jak najdzie odpowiednia pora, to się naprawi, prawda? Dobra, spróbujmy z tym oknem, bo ja nie wiem, o co z tym oknem chodzi. Obrócić go nie mogę. Jak za mało miejsca. Przecież no, toż tutaj dwa na raz nie wstawię. Mogę to otworzyć. Czemu to okno się tu... Czekajcie, ja chyba wiem. Zamknij to. Tak, otwarte, słuchajcie, drzwi przeszkadzały. I teraz jak ja to otworzę, no troszkę najeżdżę na to, ale no taki był widocznie zamysł... No,
tej pani tutaj. Dobra, teraz matko, patrzcie, boksy będziemy stawiać. O ja. Tak? W dobrym miejscu? Mam nadzieję. Czekajcie, tu chyba najpierw te filary tu trzeba byłoby postawić, nie? Patrzcie, filar. Tak. I ten filar tak. Tu. Raz. To mają być dwa. Okej. To nam chyba sprawę ułatwi. Dobra. Filary są. To teraz chyba te bramy boksów, prawda? To ma być chyba tu. Dobra, to się chyba nam zgadza. Dziwne jest to, że ja przez te projekty przenikam, nie? Przez to szare i... No mówię, dziwnie mi z tym. Pyk. O, dobra, to mamy i teraz te bramy mamy kupić z tego, co widzę. A, bo to są już takie, widzicie, gotowe bramy. To czekajcie, to dziadostwo muszę sprzedać, bo to nie miało być tu. Tylko teraz już wiemy, gdzie i jak to miało wyglądać, prawda? Tu. Jeszcze się zastanawiam, czy gdybym tak ona głupa postawiła byle gdzie, to też zadanie by mi zatrybiło. Nie mam w sumie bladego pojęcia. Tu. Okej, okay. Dobra. A, i teraz jeszcze wyposażenie, no dobra. Tutaj mata dla konia. No spoko. Czyli co, jeżeli ja mam wszędzie wchodzić i te maty kłaść, tak? Dobrze. Dajmy tu. No tak, praktycznie większość rzeczy tu widzę jest po cztery. Lampy sufitowe, karmidła, a miotły to już na zewnątrz będą, nie u koni. Dobra, mamy to i teraz tak, tutaj lampy sufitowe, dobra, powieśmy u każdego konika może. Nie wiem, czy konie boją się ciemności, możliwe. Dobra, włącznik światła, daj jeden tu i drugi z drugiej mańki, proszę. O! No i dobra, i będą konie wiedziały, gdzie stoją. Teraz tak, karmidło dla koni. Dobrze, niech będzie takowe. Czy ja je mogę... O! Muszę tak ustawić... Już może uda się tu po... Tak, tu pod kątem się uda, dobra. Ej, no nie w tę mańkę, halo! Dobra. I teraz jeszcze tu. Okej, okay, mamy to. I teraz tak, stojak na czapki. Okej, okay, dajmy go tutaj może w kąt, nikt nie przeszkadza. Półka z rzeczami dla koni. To bym powiesiła tu. Dobrze. No i miotła. Miotła niech sobie gdzieś się tutaj stoi. A jeszcze nie wszystko? Naprawdę? To co jeszcze? Gdzie jeszcze? Nie mówcie, że ja ten dach będę miała robić. Dobra, zobaczmy w zadaniach. Ogród, ale to nie z tej mańki. Czekajcie, bo ona chciała jeszcze jakąś ujeżdżalnię, nie? Dobra, to musimy chyba pobiegać, zobaczyć w którym elemencie tego ogrodu ona to chciała. Chyba tutaj gdzieś. Tu jest. O, jest! Znaleźliśmy się. Wstaw płot i bramę, kup przedmiot. Dobra. Zagroda. Trzeba rozumieć, że tu ja to mam postawić, tak? Tego tu nie było. I sorry, ja tak po jednym, a nie da rady. O, da radę dłuższe. O! Dobra, da radę dłuższe robić, git. Teraz, bo ja to krzywo postawiłam, przez to, że to takie długie teraz. Serio, i teraz po jednym muszę sprzedawać. Dobra, jak się dobrze ustawi, to idzie i szybkie sprzedawanie przedmiotu. Dobra, udało się. Dobra, ja chyba jednak wolę, wiecie co, krótsze to dziadostwo stawiać. A dobre, nie?
W dobrym miejscu w sensie. Dobra, teraz tak. To jest chyba w dobrym miejscu. O, chociaż o takiej długości, wiecie. Dobra. Okej, no na razie jakoś to idzie. Spróbuję jeszcze troszkę większe zrobić. Nie tędy, chyba tędy. Dopiero 20%? Ile tego wyszło? Aha. No dobra, klient nasz pan, nie będziemy narzekać, prawda? Dobra, kupujemy dalej. W sensie robimy to. I teraz tak. No halo, bo ja chcę to postawić, tak? Ale, żeby mi to się nie dublowało. Tu. Jak ja teraz bym to powiększyła? O. Chyba na razie idzie równo, dobra. Lecimy z tym interesem. O, kiedy ja to będę mogła stawić? O, tutaj gdzieś dopiero. Dobra, jest 60%, nie jest źle. Okej. Jakie 102%? Ale co? No dobra, chyba jest okej, skoro 102% wyszło. Nie wiem, gdzie jest nie tak, ale dobra. Kup wejście. Poustawiamy to może jakoś tak sensownie naprzeciwko tych filarków, co tu są. Raz. Ile my tego mamy kupić? Było 8, nie? Nie, jest wstaw, płot i bramę. Wiecie co, ja chyba muszę tam kawałek sprzedać, bo jest chyba za dużo. Ej, dobra, jest. No i brama też się zgadza. To wiecie co, da radę tą bramę przenieść na przykład. Jest otwórz tylko. A jak ja ją sprzedam... Dobra, to dajcie jeszcze raz to. Co tu się wyrobiło? Ja chcę to teraz wyrównać, halo! Dobra, tu jest okej. I teraz pytanie, tu? Aha, tutaj mi w ogóle urwało... Tu... Ja się nie nadaję do stawiania płotów, wiecie? Ja mogę krowy głaskać. Wiecie w ogóle, że jest zawód jako głaskacz pant? To ja będę głaskać krowy. Będę głaskać krowy i to na pewno będzie idealniejsze dla mnie zajęcie niż stawianie płotów. I znowu za daleko, tak? Trudno się mówi. Dobrze. Dobra, co my mamy jeszcze kupić? Podwójną przeszkodę. Czarną. Zaraz, bo ja muszę tutaj przejść. Ustawmy ją może tędy. Dajmy ją gdzieś tutaj jedną. O. A drugą damy gdzieś tam troszkę dalej. Żeby te koniki tak jedno przy drugim nie musiały przeskakiwać, prawda? O, cyk. Dobrze. Matko. O, takie coś chcę i też chcę czarne. Dobra. To tą też gdzieś dajmy teraz w poprzek tędy. O, cyk. I drugą zaraz gdzieś tu. Tu tutaj będą biegały sobie jakoś pod skosem. Chyba pogoda nam się psuje, wiecie? Dobra, mamy dwa wiadra. Właściwie koryta. Jedno bym dała tu,
a drugie gdzieś tutaj. Albo to już noc idzie, tak długo się z tym tutaj bawimy. Tutaj kolejna, o patrzcie, można i takie coś zrobić. Dobra, może to dajmy sobie gdzieś tam dalej na sam koniec. No i zobaczymy, czy to już będzie te 100% naszej pracy. Jedno tu, a drugie bym dała z tej strony. Ja się też na koniach nie znam, umówmy się. Dobra, wszystko ukończone, super. No to zdajemy zlecenie. No i dobra, wróciliśmy. I teraz tak, chcę zobaczyć, słuchajcie, co możemy sobie tutaj kupić teraz. Mamy trzy domki, patrzcie. Ten mi się podoba, muszę przyznać. On ma 3 piętra, 11 pokoi, 340 metrów. Ten ma 504 pokoje. On mi się nie podoba, ja nie lubię parterówek. A to już chyba kiedyś mówiłam. I tutaj ten ma 500, 2 piętra i 9 pokoi. Weźmy sobie, kupmy na razie ten. Kupmy sobie ten dom, a ten, co obecnie mamy, to sprzedamy. Tak, i przejdźmy do niego. Okej, jesteśmy. I powiem wam, żeby mnie nie kusiło, to przeniesiemy sobie tutaj biuro. Przenieś tu biuro, tak. O, jeszcze znajdźmy miejsce, gdzie to ustawić. Dobra, o, jaki syf. Ale będziemy mieli tu sprzątania. Może wiecie co, nawet kolejny odcinek poświęcimy... Dobra, niech to stoi na razie tu. Poświęcimy na to, że będziemy dekorować sobie ten dom, a zleceń nie będziemy brali. No tutaj jest całkiem spoko. Myślę, że tu trawę będzie można wykosić. Matko, ile tu czeka nas pracy. To jest ta obórka, którą myśmy robili. To możemy przecież przemalować. Czy jest coś takiego jak pokrycie dachu teraz? Dekoracja, formalizm, konstrukcje, ogrodzenia, schody. Nie. Nawierzchnie. Rolki, płyty, sportowe, ścieżki, agregat kamieni. Nie wiem, z czasem się nowych rzeczków tutaj nauczymy. Myślę, że na razie to będzie nasz nowy dom. Zobaczymy, jak my sobie to poradzimy. Zróbmy taki malutki ogląd, co tutaj jest. Wiecie co, żeby tu było łatwiej chodzić, to ja niektóre rzeczy sobie będę sprzedawać. Tutaj możemy mieć gabinet zaraz po prawej, na wejściu. Tu widzę, że się szykuje kuchnia, jadalnia, salon. Dobra, trochę tu posprzedaję. Okej, okay, tu mamy łazienkę, dobra, tu, ja przejść nie mogę, złaź, tu może być sypialnia, tak, no dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale czy to nie było powiedziane, że to ma piętro, ma jakieś piętro, czekajcie, być może jest jeszcze jakieś drugie wejście do domu, bo tutaj chyba mam wrażenie, że w tej części to ja w ogóle nie byłam, tutaj patrzcie, okna, wylezę przez okno? Nie, nie wlezę przez okno. Nie wlezę, kombinuję jak mogę. Tam, to tam chyba trzeba jakąś ścianę wyburzyć, czy jakiegoś domu nie, tych. Przejścia nie zobaczyłam. No czekajcie, jesteśmy tu. Tu za ścianą... Łazienka. Czy są tu takie schodki? Właśnie, o, tego szukałam. Tego szukałam, kochani. Dobra, i tu mamy takie poddasze. To można, jak ja to nazywam, taką męską norę tutaj zrobić, co? No, można o tym pomyśleć. Dobra, wiecie co? Robimy tak. Ja to sobie w tym momencie zostanę, posprzątam, powycieram brudy, kurze i całą resztę. Tu nie byłam, o patrzcie. Tutaj może być druga sypialnia, albo coś tutaj się zorganizuje ciekawego. Jeszcze nie wiem. W każdym razie tak. Drzwi na razie niech zostaną. Na początku kolejnego odcinka sprzedamy ten dom, w którym ja aktualnie mieszkałam i zostanie nam na razie tylko ten. I myślę, że w przyszłym odcinku zajmiemy się tutaj dekoracją tego domu i zrobieniem czegoś sensownego tutaj, tak? No, z obórką jeszcze nie wiem, może sobie kupimy jakąś krowę, czy może świnkę, zobaczymy. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.